Luz de Maria Webonilla Argentyna, 28 września 2022 roku, orędzie świętego Michała Archanioła, umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, w uwielbieniu wobec Przenajświętszej Trójcy, we czci i w wynagrodzeniu za wszystkich ludzi przychodzę do Was z Bożego rozkazu, przychodzę prosić Was o więcej oddania i poświęcenia dla Przenajświętszej Trójcy, ażeby modlitwy czynione w duchu i prawdzie uzyskały siłę niezbędną do tego, by dotykać dusze, które w tym czasie potrzebują bardziej niż przedtem zostać dotkniętymi przez modlitwę czynioną sercem. Przychodzę wezwać Was do poświęcenia się naszej Królowej i Matce, abyście poświęceni jej trwali na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Potrzebujecie być pełnymi miłości wobec Waszych braci, szanując życie bliźniego, wspominając bliźniego w tym, czego potrzebujecie, nade wszystko duchowo, wprowadzając go na drogę zbawienia wiecznego, opierając się na znajomości Pisma Świętego, abyście w ten sposób wypełniali Boże prawo oraz to, co to prawo w sobie zawiera, przystępując do sakramentów Bożej miłości, gdzie otrzymujecie łaski, by iść dalej. Człowiek nie zdołał pojąć, jak w każdym spełnianym przez siebie uczynku i z każdą myślą wytwarza dobro lub zło. Świadomość, że modlitwę trzeba odmawiać i jednocześnie wprowadzać w życie, jest niezbędna w tym czasie. Człowiek, który lekceważy miłość braterską, ryzykuje, że będzie skałą potknięcia się dla swoich bliźnich. Miejcie świadomość, że jesteście właśnie w czasie przeznaczonym na to, żebyście żałowali za grzechy i powrócili do Boga, dziękując Mu. W ten sposób łańcuchy, które Was pętają, popękają i będziecie nowymi stworzeniami, nawróconymi i pełnymi przekonania. Kto nie ma wiary, temu nie udaje się przepowiadać. Kto nie ma nadziei, nie głosi nadziei. Kto nie ma miłości, miłosiernej caridad, nie przepowiada z miłością miłosierną. Kto nie ma miłości, amor, nie głosi z miłością. Lud Przenajświętszej Trójcy musi wiedzieć, że modlitwę dopełnia się praktyką tego, o co się modli, aby wydała ona owoce życia wiecznego. Wiara pusta jest martwa, a człowiek bez miłości jest istotą pustą. Kto chce wejść, by stanowić część ludu Bożego, musi być gotowy, by się podnieść, jeśli to konieczne, na samym sobie, by być na sposób Boży i porzucić łachmany ludzkiej głupoty, żebyście żyli w ciągłym praktykowaniu miłości do Bożej woli. Zaniedbaliście swój stan duchowy, zminizowaliście go i nie chcecie się odnowić ani posiadać hojnego ducha. Materializm opanował Was tak bardzo, że nie rozróżniacie, kiedy działacie tylko dla swoich własnych, egoistycznych interesów, a kiedy z miłości. Ludzkość zostanie poinformowana o budzącej lęk bombie atomowej, a potem cisza. Zostaniecie poinformowani o upadku gospodarki i o braku żywności. A czy lud Boży się nawrócił? Czy jest ludem nawróconym? Ludzkość będzie cierpieć i cierpienie da się słyszeć wśród całego stworzenia, aż Boża dłoń powstrzyma to, co człowiek wprowadził w czyn, i odczujecie ciężar Bożej dłoni oraz grzechu, jaki popełniliście przeciw Bogu. Ziemia płonie i będzie płonąć. Człowiek nie woła do Boga, tylko czyni zło swojemu bliźniemu, robi zamieszki na ulicach i czyni siebie samego nie do poznania
przez swoją agresywność. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się za Włochy i Francję. Cierpią z powodu sił przyrody. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się. Argentyna płacze i w swoim lamencie spogląda ku naszej królowej i matce z Luhan, widząc, jak jest obrażana. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się za Hiszpanię. Lud się burzy i przyroda ją uderza. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się za Meksyk. Trzęsie się, jego lud cierpi i płacze. Umiłowany ludu Przenajświętszej Trójcy, przyjdzie Boży posłaniec i czy was rozpozna? Ujrzy tyle tyranii w ludzkim sercu i będzie cierpiał podobnie jak Chrystus. Odczuje obłudę w człowieku i wezwie was wszystkich do Niego. Nawróćcie się, błogosławię was moim mieczem, ochraniam was, święty Michał, Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maria. Bracia, nigdy dosyć tego, o czym raz po raz przypomina nam niebo, to znaczy o obowiązkach, jakie niesie ze sobą modlitwa. Modlitwa to więcej niż powtarzanie, to więcej niż zapamiętywanie, to zagłębianie się w Bożej miłości, to trwanie u boku naszej Najświętszej Matki i uczenie się od niej, aby być uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako ludzkość żyjemy w poważnym czasie, a się nie wierzy. Jedność z Chrystusem została wygnana w pustkę. Człowiek został opanowany przez materializm i to, co go otacza. Bracia, my potrzebujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszej Najświętszej Matki i potrzebujemy bardziej należeć do Boga. Miłujmy Chrystusa, który dobrowolnie oddał swe życie w ofierze za każdego z nas. Amen.